Drodzy, zanim pani dyrektor wypowie to piękne zdanie, że rok szkolny 2017-18 uważa za zakończony, to jeszcze kilkadziesiąt minut przed nami. Ale to tym bardziej motywuje nas do tego, abyśmy w czasie tej mszy świętej dziękowali za to, co Pan Bóg wniósł w nasze życie przez ten rok szkolny. Dobrze wiemy, że dla naszej społeczności był to czas i piękny, radosny, niosący tyle uniesień, ale i czas trudny, w którym przechodziliśmy również przez bardzo smutne doświadczenia. Ale ufam, że to był czas, który zostawił w nas to bogactwo, które sprawiło, że jako ludzie wiary, jako Władysławiacy, jesteśmy bogaci, jesteśmy bardziej dojrzali. Jesteśmy tymi, którzy potrafią z troską i we wspólnocie przeżywać wszystko. I za to dziękujemy, ale jednocześnie zawierzamy ten czas wakacji, aby był czasem dobrym, pięknym, bogatym w jak najlepsze, dobre owoce, aby był też czasem bezpiecznym. I zawierzamy te wszystkie intencje, które są wpisane w każdego z was, w wasze rodziny, w każdego pracownika naszej szkoły, w nauczycieli. Ważne jest, że jesteśmy tutaj razem i razem zawierzamy Bogu to wszystko, co stanowi bogactwo całej naszej wspólnoty.